Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 75. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. Dzisiaj temat, którego już długo nie było w tym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy o podróżach, ale i nie tylko, porozmawiamy także o kuchni. I ta kuchnia to jest kuchnia wyjątkowa, bo kuchnia prosto z Albanii. Do tego odcinka zaprosiłam moją przyjaciółkę. Jest to Kamila Brzozowska, która jest autorką bloga Kamomil. My przyjaźnimy się od niedawna, ale od kiedy się poznałyśmy, to bardzo się polubiłyśmy, bo to jest niesamowicie ciepła i wyjątkowa osoba. Kamila na co dzień jest pielęgniarką, o czym nie wspomniałyśmy w tej rozmowie, ale myślę, że warto to zaznaczyć. No i nie może ze mną rozmawiać za bardzo o pracy, bo ona pracuje na bloku operacyjnym, a ja nie dość, że nie lubię krwi, igieł, to nawet nie mogę o tym słuchać. Więc z Kamilą rozmawiam głównie o podróżach, no i o innych rzeczach, które nas pasjonują. Raczej nie rozmawiamy o pracy. Także zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Porozmawiałyśmy trochę o Albanii, o tym, skąd zrodziła się u Kamili miłość do tego kraju, dlaczego wyjeżdża tam tak często. Porozmawiałyśmy trochę o kuchni albańskiej. Ja byłam w Albanii rok temu właśnie dzięki Kamili i zakochałam się również w tej kuchni. Bardzo dobrze wspominam ten pobyt. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż troszeczkę przeniesie Was w tamte rejony, no bo teraz nie za bardzo możemy podróżować, więc mam nadzieję, że ta wirtualna podróż razem z nami w tym podcaście chociaż trochę poprawi Wam nastroje. Także zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Kamila. Cześć Justyna. Bardzo się cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojego podcastu i jesteś już prawie ostatnią przyjaciółką, która przyjęła to zaproszenie. Ja już wielokrotnie wspominałam w moich odcinkach, że moje przyjaciółki są naprawdę niesamowite. Została jeszcze tylko jedna, więc... Ja zawsze się jaram, jak słucham Twojego podcastu i mówisz moja przyjaciółka, jest tak myślę, a to chyba o mnie. Także dziękuję bardzo za zaproszenie, cieszę się. Dzisiaj chciałabym pogadać z Tobą o podróżach, bo a właściwie o jednym kierunku, Twoim ulubionym. Albanii. O Albanii właśnie. I cieszę się, że ja mogłam... w życiu bym nie pojechała do Albanii, gdyby nie Ty. Ty mi powiedziałaś, słuchaj, ja będę na urlopie... ja będę na urlopie w Albanii, przyjedź do mnie, jakby spoko, mnie nie trzeba dwa razy namawiać. Jak jest jakiś nocleg, albo jest ktoś, kto... To trzeba korzystać, trzeba nie? korzystać. Skąd Twoja miłość w ogóle do Albanii i ile razy Ty już tam w ogóle byłaś? Chyba z 7-8 razy. I w ogóle to się zaczęło tak, że jakoś tak 5 lat temu, jakby ktoś mi powiedział coś o Albanii, to bym w ogóle nie miała zielonego pojęcia. Pewnie tak jak Ty, gdyby tak. Nie ja, nie? No i mieszkałam na pierwszym roku w akademiku i moja koleżanka powiedziała, że u mnie na piętrze mieszka Arab. Ja sobie myślę, fajnie, lubię egzotycznych. No i teraz ten Arab jest moim facetem i właśnie on jest z Albanii. No i gdyby nie on, to na pewno bym też nie traktowała tego jakoś jako destynację tam na podróż czy na wakacje. No i dzięki niemu złapałam takiego bakcyla, a co jest śmieszne, że niejednokrotnie jeździłam do Albanii nawet bez niego. Także czuję się tam naprawdę jak w domu i cieszę się bardzo, że dzięki temu, że jakby on jest stamtąd, poznałam tą Albanię z mega takiej lokalnej strony. Że jakby on mnie wprowadzał w to i mogłam doświadczyć tego bardziej jako taki mieszkaniec, a nie jako taki turysta. A kiedy pierwszy raz pojechałeś do Albanii? W 2015 roku. I to w ogóle też było dobre, bo wtedy drugi raz leciałam samolotem, a pierwszy raz sama. I ja miałam przyjechać właśnie do niego i pamiętam, że byłam na maksa zestresowana. Czy ja to ogarnę, bo miałam lot z przesiadką chyba w Atenach. I co z moim bagażem w ogóle. No ale jakoś to ogarnęłam. I wiele osób mi się właśnie pyta, jak moja mama na przykład zareagowała na to, że mam jechać tam do mojego chłopaka w Albanii. I co jest najlepsze, że jakby ja tego nie pamiętam, żeby to było jakieś tam, nie wiem, mega wydarzenie czy stres z jej strony.
No ale moja mama to jest na maksa agentka, także no właśnie i moja mama, miałam teraz być, nie, jutro, bo jutro jest 2 czerwiec, miałyśmy być z moją mamą w Albanii na urlopie, no ale koronawirus nam pokrzyżował plany, także... No, jak długo miałyście jechać? Na 2 tygodnie. I po prostu miał być trip po całej Albanii, bo moja mama, to by była trzecia podróż mojej mamy. I przedtem była tylko w Sarandzie, a ja mówię, nie, no mama, musisz zobaczyć resztę Albanii, bo naprawdę Saranda to nie wszystko. No i miałyśmy plany na stolicę, potem na góry. Miało być fajnie. No ale ja jestem nastawiona, że jak nie ten rok, to następny i na pewno jeszcze tam wrócimy. Mhm. Czy w ogóle planujesz sobie jakkolwiek urlop w tym roku, czy na razie idziesz z flow i... Teraz mam urlop, od dzisiaj mi się zaczyna i to jest nie ten taki długi, tam 2-tygodniowy, tylko krótszy. I w zasadzie ograniczyłam się tylko do podróży po Polsce, jadę teraz odwiedzić brata, potem właśnie z chłopakiem się zobaczę, ale jeśli chodzi o takie podróże zagraniczne, no to jeszcze się nie pokusiłam o żadne bilety i tak nie za bardzo wybiegam w przyszłość i nie myślę o tym. Nie wiem, zobaczę. No bo ja w sumie też chciałabym bardzo pojechać do tej Hiszpanii cały czas, mam to z tyłu głowy, ale nie wiadomo jak to będzie w sumie wyglądać. Nagrywamy to na początku czerwca, 1 czerwca właściwie i ja tak spontanicznie pojechałam do Gdyni, do Trójmiasta, zobaczyć się z Wiolą i później pomyślałam, dobra, to może w sumie zahaczę o Poznań, z Poznania do Warszawy i podoba mi się takie podróżowanie po Polsce, bo w sumie jak tu przyjechałam i zobaczyłam Was wszystkie, to mi się tak przykro zrobiło, że ja już tu nie mieszkam, ale z drugiej strony tak strasznie docenię teraz ten Poznań, bo zjadłyśmy dzisiaj śniadanie na balkonie i jest takie piękne słońce i pewnie zrobimy tour po wszystkich kawiarniach, po wszystkich restauracjach i takie podróżowanie też jest spoko. Fajnie jest odwiedzić kogoś. No bo teraz w ogóle się bardziej to będzie doceniało, nie? Że, no bo tak na dobrą sprawę, co to za atrakcja pojechać do Poznania, czy pojechać tam, nie wiem, właśnie do Warszawy czy coś, a teraz to przez tego koronawirusa to każda podróż jest wow. Ty zaczęłaś pisać bloga o Albanii. Skąd pomysł na bloga o Albanii, a nie bloga o podróżowaniu? Jak Ci to przyszło do głowy? W ogóle z tym blogiem to ja miałam już takie jedno jakieś tam podejście, że coś tam założyłam i w sumie to nie było o Albanii, ale ogólnie o podróżach, ale bałam się w ogóle jakby pokazać to światu i potem jakoś to się wyciszyło. A jednego wieczoru, jak oglądałam Seks w Wielkim Mieście, to chciałam być jak miała... Carrie Bradshaw. No jak Carrie chciałam być. Chciałam zostawić jakiś swój świat, ślad w sieci, poklikać. No i jakoś tak... No właśnie, pierwsze właśnie posty były o Albanii. No dlatego, że zrobiła na mnie mega wrażenie. I stwierdziłam, że no to jest taki mega niedoceniony kierunek, który... No teraz od paru lat jest taki boom i faktycznie turyści tam przyjeżdżają. Naprawdę warto. Bo Albania nie jest jeszcze tak mega skomercjalizowana, ta turystyka się tam rozkręca, także uważam, że to jest fajne miejsce właśnie na wakacje. No i takich blogów o Albanii w sumie jest mało. No więc jakaś tam nisza jest i gdzieś tam w tym kierunku sobie idę. To ile lat piszesz już tego bloga? Chyba 3 lata, chociaż tak troszkę go zaniedbałam i w ogóle coś tam bardziej działam na tym Instagramie czy na fanpage'u. No. Ale nie dziwię się, bo trudno jest pisać, jeśli tam cię nie ma. No. W ogóle chciałabyś, wyobrażasz sobie mieszkać w Albanii, no bo twój facet mieszka w Polsce, ty mieszkasz w Poznaniu, w sumie to jest trochę związek na odległość. Ale czy wy myślicie o tym, żeby zamieszkać w Albanii kiedyś? Czy to nie jest kraj do życia dla Was? Raczej nie. Może tak na taką spokojną emeryturkę to by było naprawdę fajnie. Bo tak, dobra pogoda, dobre jedzenie, super ludzie, ale jeśli chodzi o rozwój swojej kariery zawodowej, no to Albania jest w takim martwym punkcie i tam naprawdę nie ma takich wielu ścieżek, gdzie można by się rozwinąć, dorobić się. Także na ten moment raczej nie. Bardziej to jest traktowane jako baza wypadowa właśnie na urlop. Miałam taką namiastkę w zeszłym roku, bo spędziłam w Albanii ponad 2 miesiące. No i na początku zawsze jest takie zajaranie i te początki fajne, ale potem jak już odkryłam tą ich codzienność i byłam tam sama, no to nie, że się nudziłam, ale zobaczyłam też dużo takich rzeczy, gdzie jakbym była na krótszym urlopie, to na pewno bym tego nie zobaczyła i zdarzały się takie rzeczy, co naprawdę mnie wkurzały i wiem, żeby było mi na przykład mega ciężko, jakbym była tam mieszkanką. A co Ci się w takim razie podobało w tej Albanii, a co Cię wkurzało?
No to zawsze mówię, że podoba mi się pogoda, bo naprawdę, jeśli chodzi o Sarandę, to tam jest ponad 300 słonecznych dni, a ja uwielbiam słońce. Także, jesteśmy w tym samym teamie. Kurde, no po prostu słońce to jest życie, słońce to jest energia, także Saranda to jest świetne miejsce. Ludzie w Albanii są mega gościnni, są bardzo ciepli, pomimo tego, że... No, przypomniała mi się właśnie jedna sytuacja a propos tej gościnności. Mm-hmm. I ty mi zawsze powtarzałaś, że tam są tacy ludzie, że oni ci zawsze pomogą. A ja tak, co ty gadasz w ogóle? I pojechałyśmy chyba wtedy, wracałyśmy z Tirany chyba, gdzieś tam przez jakieś wybrzeże i prawie nam uciekł autobus, albo nie wiedziałyśmy, co z tym autobusem. I w końcu, nie wiem, jakiś gość przypadkowy ze stacji paliw, on nam pomógł, powiedział, dobra, ja wam ten autobus załatwię, zatrzymam. Padał w ogóle deszcz wtedy, ja mówię, ja pierdzielę, jak my nie dojedziemy, to nie ma transportu. No. Ale przyznam ci się, ja tak z tyłu głowy myślałam sobie, nie ma bata, na pewno ktoś nam pomoże, nie? I ja właśnie, kurde, to nie jest dobre, bo ja wiem, że co by się nie stało, to tam są tacy ludzie, że faktycznie nam pomogą, nie? Ale też nie mogę tak za bardzo im ufać, no bo nie zawsze się trafi na takich super ludzi i nie powinno się tak mega polegać na innych. Ale miałam takie przeczucie, że jakoś nam się to uda, nie? No tak, nie, że... ja byłam w szoku, że gość przypadkowy totalnie nas nie zna, zatrzymał nam autobus, załatwił ten autobus, nie wiem jak to się stało i wróciłyśmy, ale nie udało się nam wrócić, no. Także, no co do ludzi, to ta gościnność i to ciepło, bo też jest taka ciekawa sprawa, że ja ten język albański tak, no znam, mogę coś tam pogadać o jakichś podstawowych rzeczach, ale jakieś takie głębsze konwersacje to nie ma bata. No. Długo uczyłaś się albańskiego? Czy to jest twoim, jakby, ty znasz trochę angielski? Mm-hmm. Znasz jeszcze jakieś inne języki oprócz tego? Mm-hmm. A albański, no bo Emilio, facet, mówi po polsku. Po polsku, więc w sumie nie masz motywacji. No nie mam. Jakoś tam na przykład próbowaliśmy, że ej, słuchaj, to może niedziele będą albańskie i będziesz do mnie mówić po albańsku, nie? No ciężko, nie wychodziło nam to. Ale języka albańskiego uczyłam się trochę sama, ale wiadomo jak to nauka języka samemu, gdzie to jest w ogóle język od zera, no musi być nauczyciel, on musi nam powiedzieć te wszystkie podstawy i miałam takie epizody, że na przykład przez Skype'a uczyłam się z taką dziewczyną, robiłyśmy razem książkę, to było spoko. Ale też byłam 2 razy w Kosowie na takich seminariach językowych. To trwało 10 dni i były takie lektoraty 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Na uniwersytecie były prowadzone te zajęcia. No to w ogóle tam byli ludzie na przykład związani z Bałkanami. Ktoś, kto tam studiował i na początku każdy się przedstawia i mówi, nie? No i ktoś mówi, no jestem tam na bałkanistyce, coś tam, a ja mówię, no a ja mam chłopaka z Albanii, no i chciałabym coś tam umieć mówić po tym albańsku, nie? Także ja zaczynam... A czy to było dobrze przyjmowane, czy tak, Boże, to za dziwna Polka? Nie, na maksa tak ciepło, naprawdę, nie? I tak, że wow, no to super, tak, uda ci się, nie? No i mówię, dobra. No ale ogólnie język albański jest mega ciężki, bo w ogóle nie jest podobny do żadnego języka, on jest w ogóle jakby odmianą języka indoeuropejskiego i nie można go porównać do żadnego. To jest jakby osobna gałąź językowa. No, także... Trudno mi to sobie wyobrazić, naukę takiego języka, bo jak się uczę hiszpańskiego, to tam jest dużo słów podobnych do słów z angielskiego i też o wiele łatwiej jest uczyć, jeśli masz dostęp do takiej popkultury, bo jest... Dokładnie. Tyle seriali po hiszpańsku. Seriale, muzyka, podcasty na pewno. Tak, tak. A jeśli chodzi o ten język albański, to ja właśnie szukałam w internecie, może jakieś podcasty, coś tam, muzyka. Muzyka to jest praktycznie sam rap. I co jest śmieszne, że ja na przykład jakieś tam piosenki umiem sobie zaśpiewać po albańsku. To jest rap, to jest mój rap, to jest moja wersja tego. Także jakby ktoś to słyszał, to beka na maksa. No, ale właśnie, no nie jest to tak mega popularny język. Chociaż jakieś tam aplikacje, nie pamiętam, chyba na Duolingo było, coś tam można sobie poklikać. No i jeśli nawet chodzi o jakieś tam... książki do nauki języka, no to ja swoją przygodę zaczęłam tak, że napisałam maila do lektorki języka albańskiego tutaj na uniwersytecie i chodziłam 2 miesiące jako wolny słuchacz na te zajęcia. No to wiadomo, oni byli już na jakimś tam poziomie, ale to było dla mnie spoko, bo jakby byłam trochę osłuchana z tym językiem. No. I za każdym razem, jak przyjeżdżam do Albanii, to jestem osłuchana, bo po prostu wszyscy tylko gadają po tym albańsku. Ale
im częściej tam jeżdżę, im więcej umiem, tym bardziej się jaram, że więcej rozumiem i czasami też dużo można z kontekstu zrozumieć, dlatego że Albańczycy są bardzo ekspresyjni. Jak oni mówią, to tak bardzo gestykulują, tak jak Włosi, także można się domyślać. A poza tym najlepszym językiem jest język ciała, bo jak coś tam nie wiesz jak powiedzieć, możesz pokazać, no i na pewno się dogadasz z tymi ludźmi. No właśnie ciekawe było to, jak, no tak, ja byłam u Ciebie w tej Albanii, u Ciebie u rodziny Emilio rok temu, ja chyba byłam prawie 2 tygodnie, 1,5 tygodnia w Albanii i kilka potem dni na Korfu. I miałam też przyjemność poznać mamę Emilio i to jest tak ciepła kobieta i właśnie zastanawiam się, jak to jest w związku z obcokrajowcem, czy jak odwiedzasz rodzinę kogoś w obcym kraju, czy jakby związek Polki z Albańczykiem to jest dobry pomysł, czy... No bo nie wiem, tak mi się wydaje, że są jakieś takie narodowości, z którymi można mieć wątpliwości. Aha, okej. To ja może odpowiem tak, że Albania jest mega tolerancyjnym krajem, jeśli... No bo na przykład tak, wiadomo, że nas różni język, kultura, na przykład religia, a Albańczycy są bardzo tolerancyjnym narodem. I bardzo popularne są małżeństwa mieszane. I na przykład przez to, że Albania zamieszkuje 3 miliony Albańczyków, to poza granicami Albanii żyje kolejne 3 miliony Albańczyków. Także oni są porozrzucani wszędzie. Także to jest bardzo popularne, że są właśnie związki mieszane i że ktoś tam jest z kimś z zagranicy. Tym bardziej no, rodzice Emilio musieli się z tym jakby liczyć, że jak on pojechał tutaj do Polski, no to jego dziewczyna raczej będzie Polką, nie? No. Ale no, ja uważam, że jakby no, ta tolerancja ich na inne narodowości, na religię robi swoje, także nie mają jakby z tym żadnego problemu. Tak samo w sumie moi rodzice też nie. No, no i może też to robi robotę, że no, mój facet mówi po polsku, także nie ma tego problemu. A jak ja tam jadę, no to pierwszy raz jak przyjechałam, to tylko się tak uśmiechałam i tak nic nie mogłam mówić. To mnie tak na maksa wkurzało, bo chciałam coś powiedzieć i chciałam pokazać, jaka ja jestem. No, a za bardzo nie mogłam. Ale no właśnie, ja miałam to samo, bo jak gdzieś idziesz do innego kraju i no to możesz po angielsku się dogadać. A no, mama Emilio nie mówiła po angielsku i ona coś do mnie mówiła po albańsku, a ja tak nie mogłam nic odpowiedzieć i to jest takie przykre, że tak chcesz, a nie możesz. No, więc dokładnie. W sumie fajnie, że uczysz się tego albańskiego. To powiedziałaś, że słońce, ludzie... Jedzenie właśnie. No, jedzenie. Ja muszę przyznać, że jedzenie było naprawdę fantastyczne i to są tak proste rzeczy, a robią robotę. No ja najczęściej jadłam tam makaron z owocami morza, sałatkę wiejską, bo to jest odmiana greckiej sałatki, to mnie najbardziej smakowało, ale dobra, to może Ty powiedz coś więcej na temat tego, co oni jedzą na co dzień, co jedzą w domach, a co zazwyczaj się jada, jak się przyjeżdża do Albanii. Więc tak, w Albanii robi robotę ten ich klimat, w sensie śródziemnomorski klimat i to, że te wszystkie warzywa i te produkty są, no, mają dobry klimat do tego, żeby one tam mogły sobie rosnąć i oni idą bardziej w jakość. To jest mega ważne, że faktycznie idą w jakość. I tak jak u nas są bardzo popularne supermarkety na robienie zakupów, to tam ciągle jest pielęgnowane to, żeby iść na zakupy na bazarek albo iść na zakupy, przyjeżdżają takie babcinki, stoją na ulicach i jedna ma na przykład super sałatę, ta ma tam jakieś pomidory. Także no, jakość tych produktów robi robotę. No i tak samo na przykład masz ulubionego swojego pana, co ma super sery, ma super jajka, bo idziesz do jednego konkretnego rzeźnika, bo wiesz, że on ma no, najlepsze mięso, tak samo chleb. I tam jest bardzo pielęgnowane to, żeby ciągle te lokalne biznesy były wspierane. Są te supermarkety, ale one tam tak, no bardziej są na przykład dla turystów, a ci, co mieszkają tam od zawsze, no to mają te swoje miejsca. No i kuchnia albańska ma to do siebie, że jakby oni jedzą bardzo dużo warzyw, a to mięso jest traktowane tak bardziej okazjonalnie, na przykład, nie wiem, 2 razy w tygodniu się je i są też takie potrawy albo rodzaje mięso się je na przykład na specjalne okazje.
na przykład kozę piecze się na Wielkanoc albo na jakieś takie duże uroczystości. Co ciekawe jest, że według tam tradycyjnej, według tradycji gościa powinno się częstować głową kozy. Tak. Bo to jest jakby najlepsze coś, po prostu najbardziej super i smaczne. Więc jak ja byłam pierwszy raz w Albanii, to była ta koza i ja się modliłam tylko, żebym ja nie dostała tej głowy. Przecież jak ja bym dostała głowę kozy na tym talerzu, to ja bym nie wiedziała w ogóle, jak mam się zachować, jak ja mam to jeść. Więc na szczęście udało mi się, ja dostałam jakiś tam inny kawał tej kozy, a mój facet dostał tą głowę, więc ja mówię, jest. No, więc, no i ogólnie dużo próbowałam tam takich jakichś różnych rzeczy. A czy oni jadają w restauracjach, czy raczej w domach? Raczej w domach. Ale no zależy, jeśli chodzi o to młode pokolenie, no to faktycznie tam spotkałem się i wychodzą, ale ta starsza generacja to raczej w domu, chociaż mają coś takiego, że raz do roku czy dwa razy do roku tak wychodzą sobie rodzinnie, żeby właśnie zjeść sobie w restauracji. Także no mój chłopak mówi, że jak on był młodszy, to to było takie mega wydarzenie, że oni idą do restauracji, nie? No, u mnie na wsi też się nie chodziło do restauracji, dopiero teraz. Jak już jestem starsza i mogę wyjeżdżać, to mogę chodzić do restauracji. I fajnie, że w Albanii też przez to, że ten kraj nie jest jeszcze aż tak rozwinięty, to jedzenie w restauracjach dla nas, Europejczyków, jak porównamy to na przykład z wyjazdem do Grecji czy Chorwacji, to tam jest naprawdę tanio. Tak. I ja byłam bardzo zdziwiona, gdzie, nie wiem, my we dwie zamawiałyśmy sobie, nie wiem, 3 przystawki, 2 główne, deser, kawa. Winko. I ten rachunek był naprawdę spokojny. Tak, to można naprawdę było nie zapłacić dużych pieniędzy i to jest akurat fajne, jeśli się tam jedzie. I ja bym w życiu nie wybrała właśnie tego kierunku, gdyby nie ty. No. I fajnie, że pokazałaś mi tą Albanię taką właśnie nieturystyczną. Gdyby ktoś jechał do Albanii, to co powinien sobie zamówić w restauracji? Jeśli pojechałby w kierunki takie właśnie Saranda, Durres, to jest wybrzeże, to na pewno musi spróbować makaronu z owocami morza. To jest po prostu must. Ja kiedyś nie lubiłam w ogóle ani krewetek, ani owoców morza, tak nie za bardzo, ale jak tam spróbowałam, to ja to jadłam prawie codziennie przez resztę wyjazdu. Tak strasznie mi to tam smakowało i od tamtej pory polubiłam w sumie owoce morza, jak spróbowałam. Nie wiem, czy zauważyłaś, że tam mają zawsze nie makaron spaghetti, a ten linguini. Tak. No i właśnie ten makaron idealnie pasuje do tych owoców morza, także to robi na maksa robotę. Więc tak, warto spróbować właśnie owoców morza, bo oni mają dostęp do morza, one są świeże, nie ma co tam się bać, że trafimy na coś, co nie będzie świeże, nie będzie dobrej jakości. No i też na przykład małże. Jest sezon małże, chyba zaczyna się w maju. I na przykład małże podawane tam w sosie pomidorowym albo po prostu takie małże sauté tylko tam z cytrynką. No i też ryby. To właśnie te kierunki morskie to ryby morskie, ale też na przykład na północy albo w centralnej Albanii jest dużo jezior, też są ryby jeziorne, też warto spróbować. No i na przykład na śniadanko to musi być byrek. Byrek to jest takie ciasto filo, coś podobne do ciasta francuskiego. No i różne są farsze. Bardzo popularny jest na przykład z serem, ze szpinakiem, z mięsem, na przykład też z pomidorami czy z cebulą. I są takie byrektory, to się nazywa, takie malutkie budki albo małe piekarnie. I to są ceny tam na przykład od 50 do 100 leków, co wychodzi tam 2 albo 3,50. Ale to było ekstra. Zazwyczaj właśnie jadłyśmy na śniadanie byrek i to mi tak smakowało, to ciasto filo z jakimś nadzieniem. Tak, i do tego musi być jeszcze to dal, ten jogurcik, to jest coś jakby ayran, czyli właśnie taki rozcieńczony jogurt słony. No, tak to jest po prostu. Tak, to jest tak dobre. Ja tak się cieszyłam, że to jadłam codziennie. To są tak proste rzeczy, a tak smakowały. I no, śniadanie można mieć za 4 złote. Tak, no, tak dosłownie. No i właśnie w restauracjach jakby iść na śniadanie, no to bardziej takie jakieś śniadanie kontynentalne się zje, tam wiesz, jakiś tościk, czy jajecznica, czy jajka, także no lepiej... To tak średnio, no, to lepiej byrek. Tak, to lepiej iść właśnie do piekarni, do tego byrektora i sobie sprawić coś takiego lokalnego. Kawa,
jakie podejście mają Albańczycy do kawy. Jeju. Kawa to jest po prostu życie i od kawy zaczyna się dzień i na kawie się też kończy dzień. Tam po prostu pamiętam, że raz wstałam na wschód słońca. Nie pamiętam, o której to było, ale to było bardzo, bardzo wcześnie. Ja idę ulicą, patrzę. Ja mówię, kurde, a już oni siedzą w tych kawiarniach i piją tą kawę. Ja pierdzielę, oni roboty nie mają. No to jest też ciekawe, powiem o tym. No więc musi być kawka. Potem po południu też wszyscy siedzą, kawkują wieczorem. Cały czas po prostu kawa. No i to trzeba przyznać, że kawa w Albanii jest bardzo tania. Co ciekawe, w Albanii na przykład nie ma takich sieciówek jak Starbucks. Mają tam swoje takie sieciówki w dużych miastach, jak tam jakieś Moncherie. Ale jednak też jest taki kult tych takich mniejszych miejsc. No i też z takich ciekawostek to powiem, że w Albanii przypada na jedną osobę największa ilość kawiarni na całym świecie. Także po prostu tam, jak idziesz gdzieś na kawę, to się zastanawiasz, gdzie masz usiąść. Mhm. Naprawdę. Teraz mi się właśnie przypomniało. Zapomniałam w ogóle o tym wspomnieniu, ale no mi ta kawa nie za bardzo smakowała. A, dobra, no. Bo ona jest taka... Mocna? Mocna, to jest siekiera. To jest siekiera, naprawdę. Jak ja kocham pić kawę, to tak piłam ją, mhm, ale ciężko mi ona przechodziła przez gardło. I przypomniało mi się, że chyba w Tiranie znalazłyśmy jedną kawiarnię, która... serwowała americano. Tak, i to było takie americano, nie? Jak ja się cieszyłam, że dostałam to americano, że wypiłam jedno i drugie. Ale ja pamiętam, że też jak kiedyś zamawiałaś americano, to oni się dawali podwójne espresso. I to było też taka w ogóle... Ciężko to było, ciężko to było wypić, więc... a jak oni tą kawę... A czekaj, bo tak, bo ty robiłaś mi chyba kawę też u siebie, tam w mieszkaniu. Ale to taką po turecku chyba, nie? Tak, tak. No właśnie to o to chciałam zapytać. To oni piją taką kawę po turecku, czy z ekspresu? W domu się pije pierwszą kawkę taką właśnie po turecku. I z cukrem albo bez. Dużo osób pije z cukrem. W ogóle oni te też espresso piją z cukrem. Ja nie lubię z cukrem. Oni tam potrafią te dwie saszetki dać, także ja nie wiem, jak oni to piją. A oni też się dziwią, że o Boże, jak ty pijesz bez cukru. No, także pierwsza kawka w domu to jest ta po turecku. To jest w takim tygielku. Tak, parzy się w tygielku. I co jest też ciekawe, że oni w domu bardzo często mają takie butle z gazem. I na tych butlach z gazem właśnie w tym tygielku robi się tą kawę. No i też jak czasami jest jakiś problem z elektrycznością, czy tam z wodą i w ogóle, no to mają sobie tą butlę w razie W, nie? Także to jest właśnie kawa parzona w tygielku. I pamiętam, że jakieś tam 2 lata temu przyjechali goście do pokojów tam u Emilio i oni do mnie mówią, gdzie oni mogą się napić kawę po turecku? A ja mówię, no w każdej kawiarni, kawę turkę, nie? No nie, bo my jak zamawialiśmy, to była taka polska zalewajka. I mówię, no co wy mówicie? I mówię, polska zalewajka to jest, wiesz, zalana zalewajka. W dużym kubku i zalana, nie? No bo nie, no bo my czytaliśmy, że to musi być właśnie w takim tygielku. No i tak, jak oni w restauracjach podają, no to faktycznie ładnie to wygląda, jak kelner przychodzi i ci nalewa to już z tygielka, ale na przykład jak zamawiasz 2 kawy, no to oni robią w większym tygielku, czy nawet 3 i od razu ci nalewają i przynoszą już w tych filiżankach. A wiadomo, że turysta chciałby zobaczyć ten tygielek, albo samemu sobie nalać. No i no to bardziej na przykład w Bośni, w takich turystycznych miejscach, to faktycznie jest w tym tygielku, a tak to po prostu tylko w filiżance i oni myśleli, że to jest taka zwykła zalewajka. Mhm. Czy masz na blogu jakiś wpis z polecanymi restauracjami ogólnie w Albanii albo w Sarandzie? W Sarandzie. No, jak właśnie głównie się skupiłam na Sarandzie, bo ją tam najbardziej znam i najwięcej tam byłam. I mam właśnie restauracje, które warto odwiedzić, dania, które warto tam w tym konkretnym miejscu zjeść, plus właśnie miejsca na kawkę. No, ja uwielbiam pić kawkę i lubię mieć ładny widoczek, także tam są wszystkie miejsca, gdzie jest morze, gdzie jest spokój. No i jeszcze co do kawy, to warto w Albanii spróbować kawy mrożone i to jest na przykład Freddo Espresso, czyli espresso, ale tak jakby spienione z kostkami lodu. Jest też Freddo Cappuccino, czyli też mrożone, spienione z lodem. No i frappe. No frappe jest greckie i to jest też kawa mrożona, tylko że rozpuszczona taka Nescafe. No. Pychota. Pychotka. Zdecydowanie nie. Albania to nie jest miejsce, w którym chciałabym pić kawę, ale mimo wszystko widok często z tych kawiarni rekompensował się. Dobra, tam trudno jakoś przełknę tę kawę. Ważne, że jest widok.
Co do jedzenia, to chyba najlepsze wspomnienie mam z tego pierwszego wieczoru, jak poszłyśmy do tej restauracji. To był ten ser? Tak. Najlepsza rzecz, poza makaronem z owocami morza, jaką wtedy zjadłam, zamówiłyśmy sobie wtedy też ser feta smażony w... sezamie. Sezamie. I do tego był jeszcze taka marmolada figowa, nie? Jakie to było dobre. No. To miało pewnie jakieś 100 tysięcy kalorii. Ale można sobie pozwolić. I tam była sałatka grecka wtedy też. Mhm. Dosłownie pokrojone świeże pomidory, papryka, ogórek i dobry ser feta. Tak. Jakaś oliwa, ocet winny i to było też takie dobre. I nie wiem, jakieś krewetki tam wtedy też. No wszystko było pyszne. I chyba masz polecenie tej restauracji u siebie na blogu. Myślę, że to jest dobry moment, żebyś powiedzieć o tym, nad czym teraz w ogóle pracujesz a propos tego sera feta, bo ja się nie mogę doczekać, aż dostanę przepis na ten ser feta. Wiem, że to nie jest najbardziej dietetyczne danie, ale... To tam nie wiem, czy ja wrócę właśnie do Albanii kiedyś, więc muszę sobie ugotować w domu. No to tak, ja powoli spełniam swoje małe marzenie i ze sprawą ciebie. Tworzę e-booka z albańskimi przepisami. I właśnie będzie ten przepis na ten ser. Będzie to połączenie takiej kuchni domowej, dlatego że przez to, że byłam dużo u Emilio rodziców, mam takie przepisy autentyczne. Gdzieś tam pisane właśnie na kolanie z Emilio mamą. I też takie przepisy typowo jakieś takie z restauracji, co mnie zaintrygowało, to są smaczne, typu właśnie ten smażony ser czy makaron z owocami morza. Także w niedalekiej przyszłości będzie mój e-book. Postaram się wypuścić ten podcast, może w dniu premiery, albo kilka dni po premierze, zobaczymy. Będzie specjalna okazja. Ja się cieszę. I właśnie to jest... tyle czasu o tym gadałyśmy. Ten pomysł padł, jak ja byłam w Albanii. Mówię, Kamila, przecież ty znasz tyle przepisów, czemu ty nie zrobisz e-booka? Nie, bo ja nie umiem robić zdjęć, nie umiem tego, nie wiem. Przecież ugotuj to, ja ci pomogę zrobić zdjęcia. W końcu ja się wyprowadziłam z Poznania. Ja od razu, dobra, robię to, nie? Tak, a ty mi wysyłasz zdjęcie, że już tutaj zrobiłam zdjęcie do e-booka. Mówię, super, ja nagle wyjechałam, a ty teraz gotujesz albańskie rzeczy, ale dzisiaj coś się ugotujemy. Tak, jestem za. Ale wiesz, co ci powiem? Ja sobie myślałam, że nie poradzę sobie bez ciebie. Ja sobie myślę, kurde, jak ja w ogóle zrobię te zdjęcia, jak ja to ogarnę. Ale cieszę się, bo jak ty tworzyłaś swoje e-booki, to tam byłam często u ciebie i uczyłam się od mistrza, także myślę, że to będzie coś fajnego. Ale właśnie super i cieszę się, wspominam ci, jak przeglądałam te zdjęcia, że nie pomagałam ci robić tych zdjęć, że nie zrobiłam ich za ciebie, bo masz fajny styl. Wiadomo, że to nie jest jakaś taka fotografia też kulinarna na wysokim poziomie, bo się dopiero uczysz, ale jak na osobę, która nie robiła zdjęć jedzenia, no to ja jestem naprawdę... Pokażę wam w wersji wideo tego podcastu parę zdjęć Kamili z e-booka. No naprawdę są super. Nie wiem. Bardzo pewnie miło. Podzielisz się jakimiś przepisami na blogu? Myślę, że to jest dobry pomysł. W ramach promocji. Coś tam zdradzę. Rąbka tajemnicy. No super. Jakie są twoje ulubione przepisy w ogóle z tego e-booka? Co ci najbardziej smakowało? Co mi najbardziej smakowało? O kurde, już wiem. To będzie taki jakby a la gulasz z mięsa wołowego z takim makaronem, co wygląda jak ryż. I ja pierdzielę, to było takie dobre. I wtedy przyszła do mnie moja przyjaciółka i się cieszyłam, że w końcu może ktoś coś zjeść ze mną i zobaczyć, jakie to jest dobre. Także to będzie fajny pomysł na obiad i będzie dużo przepisów śniadaniowych. I pamiętasz, jak jadłyśmy te petula? To tak, ja je bardzo lubię. To są takie jakby a la racuszki. To chyba to robiła wtedy mama Emilia? Nie, ciocia. No, to są takie smażone na tłuszczu. Takie fajne racuszki i je się je na przykład z miodem, z serem. I właśnie to jest fajne połączenie. To był dla mnie szok. No. I to było tak smaczne. Właśnie usmażone placki, dżem i ser feta. Ja mówię, co za pomysł. No. Dżem i ser feta połączyć? Ale to tak dobrze smakowało. To smakuje, nie? No, naprawdę. Oni właśnie mają coś takiego, że taka baza do śniadania, no to musi być tam chlebek czy coś, ser, dlatego że no mają mega dostępność do tego sera i te sery są naprawdę dobrej jakości i po dobrej cenie, tak jak u nas, nie wiem, w Costcafety kosztuje 6 zł, tak u nich kilogram praktycznie kosztuje 6 zł, nie? Także... Ja się nie dziwię, że ty byś tam chciała spędzać urlopy. No, tam, ale to po prostu trzeba mieć ten... luźniejsze rzeczy. No, co jest też bardzo ciekawe, że na przykład otwierając albańską lodówkę,
Rzadko zobaczy się rzeczy z kodami kreskowymi, dlatego że albańskie gospodynie na przykład same robią jogurty, same pasteryzują mleko i w ogóle one uwielbiają wszystko robić od podstaw. Nie ma tak, że idą na łatwiznę i coś kupują. Ja pamiętam, że byłam kiedyś w sklepie, wchodzę do tego sklepu i ja mówię, kurde, w tym sklepie nic nie ma. I wy tutaj nie ma, ale potem sobie tak myślę, no nie, jest wszystko to, co ja potrzebuję, po prostu nie ma tam, nie wiem, sos w 5 minut, sos ze słoika, czy 500 milionów keczupów, nie ma tego. No wiadomo, że w marketach są, ale w tych takich mniejszych sklepach to faktycznie jest to, co jest potrzebne. No i pamiętam też, że chciałam kiedyś uczestniczyć przy robieniu byrka. No i to się wydawało takie mega proste, jak robiła to Emilio mama. Ona po prostu tak to ugniatała, wszystko fajnie, a potem jak ja robiłam to w domu, no ja myślałam, że nie ugniotę tego ciasta. Ona po prostu miała tak sprawne ręce. Bo tam byrek chyba często wchodzi. Kurde, no musi być codziennie. Nie? Ja też się zastanawiam, czy na przykład jak u Emilio w domu nie ma mnie, albo jego, czy jego mama też tak dużo gotuje. Bo to była masakra. Jak przychodziłyśmy do Emilio mamy, ona cały stół, jeszcze to i tamto, tak. My już z pełnymi brzuchami, no. Ja już nie mogłam, mówi się o polskiej gościnności, no. Ale ja nie wiem, czy u nas się tak zastawia stół, jak przychodzą goście. Pamiętam. I ten jogurt właśnie, a propos tego, co tam robią gospodynie w domu, byrek był przepyszny, jogurt, który Emilio mama robiła, też był przepyszny, te wszystkie sałaty, no tam wszystko było dobre. Dokładnie i to jest mega, mega proste. To nie ma jakichś tam wydziwionych przypraw czy czegoś, tylko sama po prostu jakość tych produktów robi. A ile przepisów w Twoim e-booku jest z mięsem? Tak sobie teraz myślę. Powiem Ci, że mało. Naprawdę mało, bo mam... Nie, głównie będzie przeważać chyba takie wegetariańskie. Wegetariańskie. Właśnie tak mi się wydawało, że tam, nie wiem, może 3-4 przepisy, jakieś owoce morza tam były, ale... No, faktycznie. No, tam bardziej króluje to jedzenie tych warzyw. Dobra, to pogadałyśmy o jedzeniu, a teraz co warto zobaczyć w tej Albanii i na jak długo przyjechać w ogóle? Więc tak, ja zawsze mówię, że przez to, że ja tak bardzo lubię tę Sarandę, bo to jest dobra baza wypadowa i w ogóle jest mi tak przykro, że ty byłaś w Sarandzie i widziałaś, widziałaś Sarandę, no bo zobacz, ty widziałaś Sarandę, widziałaś Tiranę i potem byłyśmy na północy w tych górach, ale nie miałaś okazji zobaczyć drugiej strony wybrzeża tam od Sarandy. No to trzeba przyznać. Miałam słabą pogodę, no, to było przykre. Pierdziele. Ja mówię do Justyny, słuchaj, tutaj same letnie rzeczy i w ogóle już będzie ciepło, nie? A my przyjeżdżamy na plażę w bluzie. No, siedzimy. Miałam jedne dżinsy ze sobą, jedną bluzę i chodziłam w niej przez całe 2 tygodnie. Ej, ale trzeba przyznać, że tamten rok był paskudny i były anomalie pogodowe i jak ludzie jeździli właśnie na Bałkany, na majówkę czy coś, no to nie wszystkim się udało. Więc, ale ja też nie miałam z tego powodu jakiegoś żalu ogromnego, bo dla mnie było to, co najważniejsze, była Kamila. A poza tym było jedzenie. Nam się udało z tą agroturystyką i z tym jedzeniem. Ej, to w ogóle była historia. Możesz sobie ją opowiedzieć. Dobra. No to też będzie nawiązanie do tego, co warto zobaczyć. Więc tak, osoba, która chce jechać do Albanii, musi się zastanowić, czy bardziej chce poplażować, czy bardziej chce tam aktywnie spędzić czas. Co do plażowania, to też musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy woli piaseczek i szerokie plaże, czy woli jednak takie zatoczkowe, ale kamieniste. No ja jestem zwolenniczką tych kamienistych, dlatego że woda jest o wiele czystsza. No i południa Albanii ma dostęp do Morza Jońskiego. To jest to morze też, co ma dostęp do niego Grecja. I tam właśnie są te plaże kamieniste, takie zatoczkowe. A już od góry to jest Morze Adriatyckie. No jest trochę takie bardziej brudne. Blisko jest też miasto portowe, także tam tego szału nie ma. No ale jest taki typ turysty, co po prostu, wiecie, leży sobie na piaseczku i to mu tylko wystarczy. Także no właśnie w zależności, co by tam chciał na tej plaży robić. No i Saranda jest dobrą bazą wypadową, dlatego że można pojechać sobie do Girocastry. Girocastra, no nie udało nam się być w Girocastrze, nie? A nie przyjeżdżałyśmy? Przejeżdżałyśmy, ale w samym miastu, w samym mieście nie byłyśmy. To jest miasto wpisane na listę UNESCO, tak schowane w górach,
No, ma swoją fajną historię, ma też swoją bardzo taką odrębną kulturę i też jest dużo na przykład takich przepisów pochodzących tylko stamtąd. Też chciałabym może coś tam zdradzić właśnie tych przepisów. Znajduje się tam taki zamek Rozafa, no i ogólnie to jest taka wycieczka jednodniowa i to jest spoko, bo właśnie jest spoko skomunikowana Saranda z tą Girocastrą. Jestem ciekawa właśnie, czy masz coś do powiedzenia na temat publicznego transportu, bo teraz mi się znowu... Wiesz co, jak rozmawiamy, no, to mi się odświeża pamięć, przypominają no, te historie. To wie, a o której jest autobus? Nie wiem, jak przyjedzie, to będzie. No właśnie, przyjeżdżając do Albanii, trzeba mieć ogólnie luz, naprawdę. I trzeba mieć też cierpliwość, no bo ogólnie jak się przyjeżdża, to wiadomo, że chce się odpocząć, ale chce się też dużo widzieć. No i w Albanii tam czas płynie zupełnie inaczej. No i ciężko. Ja się czasami zastanawiam, jak ludzie, co na przykład nie mają takiej osoby jak ja, czy tam śmieję się po prostu, jak oni tam przyjeżdżają, jaki oni szok czasami muszą przeżyć, że naprawdę to nie jest jakoś tak logistycznie. A ja na przykład mówię ci, tu masz przystanek o tej mniej więcej coś tam. Znaczy, jaki przystanek? Przecież no, tu nie ma żadnego oznaczenia. No ale stąd wyjeżdża autobus. Tak. I wiesz, ty to wiesz, no, bo tam już byłaś wiele razy. I tak się zastanawiam, czy można tam lecieć nie mając swojego samochodu. W sensie, czy można tam nie jechać samochodem, albo czy warto pojechać samochodem? No jak ktoś ma dużo czasu, bo ogólnie Albania wielkością przypomina województwo wielkopolskie, czyli pomyślisz sobie, kurde, no to malutka. Ale żeby ją tak przejechać wzdłuż, to naprawdę potrzeba dużo czasu, bo drogi są takie, pamiętasz? Czyli nie wiem, ile się jedzie do Tirany kilometrów? Kilometrów? Ej, nie chcę teraz skłamać, ale wiem, że jechałyśmy chyba 5 godzin. 5 godzin, to też no, pamiętam, że to było 5 godzin, tak. I wtedy pomyślałam sobie... Ta Polska nie jest aż taka zła. Ta Polska jest naprawdę spoko, jak sobie pomyślę, no, że tam... A nie pamiętasz wiem, tam taką jakieś... drogę, co ty tam... Ja myślałam, że tam pawia puszcza, no, naprawdę. Ja nie jestem... No dużo zakrętów, no, bo Albania jest mega górzysta. Także... No, aha, bo dobra, bo są te wybrzeże i tak dalej. My musimy o tej agroturystyce powiedzieć, co my sobie tam no, porabiałyśmy. No i udało nam się trafić. Byłyśmy na takim pereturze agroturystyki, która jest prężnie rozwinięta na północy Albanii. To było po prostu coś naprawdę super, bo ja bardzo lubię takie lokalne klimaty i udało nam się załapać na te prytury i byłyśmy chyba w 6 miejscach chyba, nie? Mm-hmm. Byłyśmy w 6, co? Właśnie znowu sobie przypomniałam, no, znowu naprawdę no, mam jakieś takie flashbacki, olśnienia, no, co my tam, że jakby ten wyjazd, pomimo tej złej pogody, mm-hmm, stał po prostu jedzeniem, bo załapałyśmy się na ten wyjazd po agroturystykach. Mm-hmm. I w każdej agroturystyce tam było tyle jedzenia, tak, że to już wychodziło bokiem. Jadłyśmy no, chyba 2 razy dziennie. 2 razy dziennie, ale po prostu to była biesiada na całego. No, no, no tak. Także tam było postawione na jedzenie, na jakieś tam agroturystyczne wypadziki. Byłyśmy tam w sadzie, zbierałyśmy... Oliwki przecież oglądałyśmy. Tak, oliwki, granaty... I te takie śliweczki zielone, pamiętasz? Tak, czereśnie tak, tak, też. Potem jednego razu ja byłam nawet w kurniku po jajka rano. Albo jak mogłyśmy zobaczyć... Pomarańcze przecież jeszcze zbierałyśmy. Tak, pomarańcze. No, są te flashbacki. No. Także mogłyśmy właśnie tam pomagać tym gospodarzom przy zbiorze tych owoców i warzyw. Ale też pamiętam, że miałyśmy okazję, ten chlebek robiłyśmy oliwkowy, w sensie te oliwki, mogłyśmy też zobaczyć jak się robi, to była odzież, albo też takie obrusy, serwetki. Także to było tak by pokazanie faktycznie tej lokalnej strony. No i to jest takie oderwanie, bo to były takie miejsca, gdzie bardziej to były takie wioski i tam... Nie było internetu chyba nawet. No, tam był słaby internet, tam był słaby zasięg i tam po prostu jechało się, żeby odpocząć i żeby zobaczyć, jak się żyje. Także to jest też mega ciekawe, bo tam na północy z takich ciekawszych miast to jest Szkodra i na przykład jeśli ktoś jest w pobliżu Czarnogóry, to warto zahaczyć o tym Szkodrę i też jest jezioro szkoderskie, które należy do Albanii i do Czarnogóry. No ale to jest duże miasto. No to jest miasto, też ma jakieś tam swoje plusy, ale jeśli ktoś jest właśnie ciekawy
takiej innej turystyki, no to faktycznie ta agroturystyka to jest ciekawa sprawa. A pamiętasz jeszcze, jak w ogóle zbierałyśmy mlecz i pokrzywę i z tego robiłyśmy jakieś dania? No. To akurat z mlecza mnie nie smakowało. Nie, z pokrzywy chyba jakiś taki chlebek piekłyśmy, czy tam coś smażyłyśmy, tak. To tak nie do końca. Jak no, ale widzisz, rzeczy, jakie warsztaty kulinarne tak, były. Tak, większość rzeczy mi totalnie smakowała. Aha. A co my smażyłyśmy w jajku? To nie była jakaś pokrzywa? Kurde, nie, to by w ogóle było coś, co ja... Trochę to wyglądało jak pelargonia. No, ale ja nie wiem, czy my mamy to w Polsce. Także... To naprawdę to była jedna z ciekawszych podróży w moim życiu i taka trochę lekcja pokory. I tego też, że myślę, że jeżeli jedziemy do Albanii, mm-hmm. to warto się przygotować przed wyjazdem. Ty mi poleciłaś książkę Błoto, Słodszy niż mm-hmm. miód tak. z wydawnictwa chyba Czarne. Mm-hmm. To był naprawdę świetny reportaż i jeśli jedziecie do Albanii, to naprawdę przeczytajcie tę książkę, bo dowiadując się tej historii, mm-hmm. tragicznej historii Albanii. Trochę inaczej się patrzy na Albanię. Tak, nie? Z taką większą wyrozumiałością, mm-hmm. bo jak porównasz sobie Albanię do Polski, to pomyślisz sobie, Boże, ale zacofani Albańczycy tak. i jakby nie masz mm-hmm. zupełnie zrozumienia, ale jak przeczytasz to, co oni przeszli, naprawdę, jeśli nie, nawet się nie wybieracie teraz, to polecam tą książkę, naprawdę super reportaż. Ja ryczałam jak bubry. Ja też, ciężko mi się to czytało, ale wtedy widzisz, dlaczego tam to miejsce jest trochę mniej rozwinięte, mm-hmm. dlaczego tam są dziury w drodze, nie ma mm-hmm. tych przystanków, nie ma jeszcze aż takiej infrastruktury, tak. ale to w sumie miało swój klimat. A co ze stolicą? Co można tam zobaczyć? Tirana to takie betonowe miasto, które ze mnie zawsze wysysa energię. Naprawdę, bo tam mieszka bardzo dużo Albańczyków, tam jest skomunikowane, skondensowane wszystko, duże firmy i właśnie są te dwa dworce, które są skomunikowane z resztą Albanii. Co tam warto zobaczyć? Ten dworzec, który autobusowy, przy którym to jest stan umysłu. Stała kupa kamieni, pustaki, tak. Aby to jest dworzec? No. No tam właśnie, no... No to jest ogólnie trochę wstyd, nie? Że stolica, a tam po prostu olew totalny. Ale jak jest ten taki międzynarodowy dworzec, no to jest kulturka, tutaj ładnie wszystko widać, a tam po prostu ci wszyscy naganiacze, autobusiki, mega nieogar. No i wyobraź sobie, że jesteś tam faktycznie bez nikogo, to ty nie wiesz w ogóle, co możesz zrobić. Ja kompletnie. Bym nie miała pojęcia. Tam nawet chyba Google Maps nie działał, tak. W sensie on ci nie pokazywał przystanków. No. Bo nawet w Azji jak pojedziesz, to jesteś w stanie z Google Mapsem mhm. wszystko ogarnąć. To ci wszystko pokazuje i totalnie jesteś w stanie to zrobić samemu. Mhm. Ale nie wiem, czy ja bym sobie sama w tej Albanii poradziła. No byś kogoś zapytała i byś sobie poradziła. No, ale ja właśnie... oni mówią po angielsku? No młodzi jak najbardziej, a starsi... No, na przykład w restauracjach ci kelnerzy, no to też, ale to starsze pokolenie, no to tak gorzej. Chociaż kurde, nawet czasem młodzi tak... tak wstydzą się chyba też. No i czasem dużo też po włosku mówią, bo faktycznie jak oni tam migrują, no to Włochy są ich sąsiadami, także wiele osób wjeżdża do Włoch. W okolicy Sarandy dużo osób też mówi po grecku, no i to starsze pokolenie trochę po rosyjsku mówi. Także to jest też ciekawe. A, no i nawet też niemiecki, bo do Niemiec też dużo jeżdżą. No ale dobra, wróćmy do tej Tirany. No to ja w Tiranie byłam faktycznie sporo razy, ale nigdy nie traktowałam i nie miałam czasu, żeby zobaczyć w Tiranie, tak jak z tobą udało nam się trochę zobaczyć tych miejsc. Także zawsze tam jadę albo do kogoś i bardziej tam się właśnie spędza czas z ludźmi, niż jak ktoś tam mieszka i mam tam z nimi zwiedzać. No to od paru lat tam działają dwa takie muzea, Bung Arty. My byłyśmy w jednym. Mhm. To widzisz, nie pamiętam tego. I jeszcze raz mi przypomniałaś, bo ja tak próbowałam sobie przypomnieć, co fajnego widziałam w Tiranie, to przypomniałam sobie tą restaurację, w której byłyśmy dwa razy. Tą włoską. Tak, właśnie. Ja pierdzielę. No i przypomniałam sobie jeszcze to wino pite na szczycie jakiegoś budynku. Aha, no. I pamiętam, że też takie wino do góry piłyśmy w Durres. Ej, i to jest fajne w Albanii, że tam na przykład ja mówię do syna, ej, widzisz tam ten budynek do góry, idziemy tam na wino, nie? No i jak jesteś gdzieś tam za granicą i myślisz sobie, wysoki budynek gdzieś tam, to po prostu zapłacisz kokosy i mówisz,
a w Albanii idziesz sobie do pięknej restauracji czy do pięknego baru i faktycznie no nie boli cię ta kieszeń, jak tam masz zapłacić. Także... A można naprawdę luksusowo tam no, dbają o klienta i to też trzeba powiedzieć, że faktycznie ci kelnerzy tak się zaopiekują tobą, że naprawdę masz ochotę dać im ten napiwek, bo zasługują na to. Mhm. Także tam obsługa jest naprawdę... I fajnie jest też pójść do tego bunkartu. Ty mi przypomniałeś, że co my tam wiedziałyśmy w tej Tiranie, ale właśnie dobrze jest znać historię i wiedzieć, co się wydarzyło, więc bo tak bez tego to chyba trudno ogarnąć. Tam w ogóle też chyba były 3 poziomy, ponad 100 tych wszystkich pomieszczeń. Fajnie to było zorganizowane i można było poczuć klimat, bo niektóre miejsca kompletnie były niezmienione, na przykład to biuro Envera Hodży, co po prostu aż śmierdziało tą starością. No to było takie fajne doświadczenie. No i to jest fajne miejsce, jak ktoś jest tam w szczycie sezonu i jest mega gorąco, bo trzeba powiedzieć, że w Tiranie, przez to, że jest bardzo dużo budynków, tam nie ma w ogóle żadnej... przewiewu. Tak, tego przewiewu, to powietrze stoi, jest na maksa nagrzane, więc ten bunkart jest dobry, bo to jest w podziemiach i można tam się schodzić. To jest przyjemne. I drugi bunkart jest w samym centrum, ale on dotyczy jakby no, inne rzeczy można tam zobaczyć i chyba jest trochę mniejszy. Także te dwa bunkarty jak najbardziej są warte zobaczenia. Potem ta kolejka Dajti, na górę Dajti, co jechałyśmy, pamiętasz, to tak długo się... Znowu zapomniałaś? Tak, zapomniałam. No. Ale długo się tam tą kolejką jechało. Ale pięknie było. I znowu w Albanii to też nie kosztowało jakoś dużo, bo normalnie wjazd taką kolejką to jest milion monet, nie wiem, 200 zł. No tam nie pamiętam, ale jakoś mało. No to i tam do góry też oczywiście musi być kawka, nie? Kawka z panoramą na miasto i w ogóle obrotowa była ta kawiarnia, nie? No, także co? To się tak przyczyło, jakby się już coś mieli w oczach, ale nie, no rzeczywiście. I jeśli ktoś ma dzieci, to fajny jest ten park, jakieś tam go-karty są, chyba nawet jakieś tam parolotnią były i jest tam to rozwinięte, że faktycznie jak się tam wjedzie, to można tam spędzić dużo czasu, także jest tam jeszcze też kawiarnia, restauracja, no i fajnie, że można zobaczyć tą Tiranę z góry, no. Ja zawsze lubię z góry oglądać rzeczy. Ja też lubię takie widoczki do góry. No i co jest też ciekawe, jak ja byłam pierwszy raz w Tiranie, to idę sobie ulicą i tak patrzę, no jakiś meczet, potem tutaj ogromny kościół katolicki, potem kościół prawosławny i nawet synagoga. I ja sobie myślę, o co tutaj chodzi? A po prostu tam jest taki miks właśnie religijny i oni z tym naprawdę nie mają żadnego problemu i religia nie jest dla nich tak ważnym elementem. To, że faktycznie jest to... chciałam jakoś ładnie powiedzieć, coś mi nie wyszło. Że można to... nie dzieli, tak? Jeszcze raz? Że ta religia ich nie dzieli. Tak, i... tak, że jest jakaś tam jedność. No i można właśnie to zobaczyć w Tiranie przez to, że to jest duże miasto i że tam jest ten miks tego, że są te wszystkie kościoły. Czy pamiętasz, ile tam jest mieszkańców? W Tiranie? No. Tak się zastanawiałam, czy to można porównać do jakiegoś Poznania, czy jakieś coś. Milionowe raczej to będzie, no. Co jeszcze w tej Tiranie? No i ogólnie są super restauracje właśnie. No i ta kawiarnia, no. To całe szczęście była jedna, w której udało się wybić Amerykano. Tak. Śmiać mi się chce z tego. A chyba nie odpowiedziałaś na ile dni warto pojechać. Aha, na ile dni? No to tak, ja bym powiedziała z 10 co najmniej, naprawdę. No bo... A czy w te 10 dni właśnie da się tak objechać? Całą? Albo takie główne punkty, że tak, taka Saranda, Tirana. Tak, tak, Bera, Girocastra, no udałoby się jak najbardziej. No i pytałaś też, czy właśnie samochodem trzeba. No to uważam, że jak ktoś jedzie samochodem, to super, naprawdę super, bo na przykład można sobie pozwolić i jechać na takie plaże bardziej dzikie, gdzie nie będzie tłumu turystów. A czy ty wiesz, czy można tam spać na dziko? Można zabrać sobie namiot? Czy ludzie praktykują taki rodzaj podróżowania? Praktykują i oni chyba w Albanii jakoś tego tak specjalnie nie ogarniają, nie pilnują. Kiedyś do mnie napisała babeczka, czy właśnie, że ona by chciała jechać tam z rodziną na dziko,
jak to tam wygląda. I ja do niej mówię, że ja nie mam doświadczenia, wiem, że ludzie tak robią. A ja mówię, a w ile osób? A ona mówi, że 14 czy 15. Z dziećmi od 2 do 7 lat. To jest, myślę, pozdro kobieto, nie? Także no nie wiem, no jeśli oni tak preferują, bo są takie kempingi, ale one są bardziej takie hipsterskie i dla młodzieży. Że tam imprezki są i naprawdę jest klimat, ale czy z dzieckiem bym się porwała na taki kemping? No to raczej nie. Ale właśnie z samochodem, no ja lubię podróże samochodem, bo są bardzo niezależne i ta komunikacja jest, ale faktycznie trzeba mieć cierpliwość, bo często w Albanii jest tak, że mimo, że autobus jest tam o 12, to jeśli nie ma wystarczającej liczby w autobusie, to kierowca będzie czekał, żeby po prostu ten kurs mu się opłacał i żeby on mógł jechać. Także trzeba mieć czas. No. Zostałyśmy na drodze, chciałyśmy skądś wrócić. Ale wtedy miałyśmy jakiegoś super farta. W ogóle ten wyjazd był przepełniony fartem. Jeju, co byłyśmy w tym permet na tych źródłach. Tak, nie miałyśmy jak wrócić. Nie wiedziałyśmy, czy będziesz, że jaki autobus jechał. I my tak stoimy na tej drodze. Tak, będzie coś jechać, pusta droga, nic nie jeździ. Może 5 minut, bo jakiś tam twój znajomy nas odwiózł do głównej drogi i my stoimy przy tym, tak. Ej, naprawdę miałyśmy farta. Po 5 minutach przyjechał jakiś autobus, tylko zatrzymałeś, bo nas zabrał do Sarandy, więc... I to było w ogóle popołudnie i tam te autobusy bardzo często jeżdżą rano, ale żeby po południu coś jechało, nie, to po prostu... Od 5 się kursy zaczynają? Tak. No. Tak, jak chciałyśmy gdzieś jechać, to trzeba było wstawać o jakichś takich... Tak, w nieludzkich godzinach. Ale po prostu, że nam się to wtedy udało, jakby kurde, gdyby nie ty, to ja bym tam do jutra chyba. A, w sensie, że moje szczęście, że tak? Że ty masz takie szczęście, naprawdę. Bo, właśnie, bo Kamila to jest raczej takim pechowcem. Ze mną są przygody. No. Dobrze, że nie mówisz, że problemy, tylko u ciebie to są raczej wyzwania i przygody. Dokładnie. Jak coś złego, to zawsze się Kamili przydarza. Wychodzę z tego z twarzą. No, więcej jeszcze mnie zastanawiało, czy nie masz takiej ciekawości poznawania świata? Mm-hmm. Dlaczego tak często wracasz do tej Albanii zamiast właśnie, bo ja byłam w Albanii raz, fajnie było, polecam, zajebiste jedzenie, super klimat na wyjazd z rodziną, ale no chcę dalej poznawać świat. Czemu tam wracasz tak często? Gdzieś tam też jeżdżę dalej, ale no to jest spoko, bo na przykład... Czuję się tam bardzo dobrze, wiem, że to jest pewne miejsce, przez to, że byłam tam dużo razy, to mam tam ludzi, do których fajnie mi się wraca. No tak jak mówię, taki pewniak to jest. Chociaż też właśnie chciałabym gdzieś dalej pojechać, coś zrobić. No i gdyby był dłuższy urlop i gdyby miało się więcej pieniędzy, to na pewno bym dalej jeździła. No i nie będę się ograniczać tylko i wyłącznie do Albanii. Ale no lubię tam wracać i będę. My byłyśmy razem, byłyśmy gdzieś jeszcze? Byłyśmy tylko we Włoszech razem? We Włoszech. Mediolan i... Bergamo. Właśnie zastanawiam się, czy to nie twój pech wtedy. Słucham! Nie, no żartuję. Ale właśnie, jak byłyśmy razem w tym Bergamo, Mediolanie i tak dalej, to zarezerwowałyśmy sobie hotel, ale przez to, że miałyśmy opóźnienie lotu, to... Zameldowanie było do północy, a my byliśmy po północy i zostałyśmy bez noclegu i właściwie tam w tym Bergamo nie było hoteli poniżej 1000 zł za noc. No i noc spędziłyśmy w sumie na dworcu. Tak. I gdybym ja to spędziła, byłyśmy wtedy z Kamilą i z Kasią, która też była fryzjerką, która też była w tym podcaście. I gdyby nie to, że ja byłam tam z wami, to bym chyba sobie włosy z głowy wyrwała. No. Ale wy tak nacilałcie. Ej, ale naprawdę nasze podejście wtedy, my byłyśmy oazą spokoju i mimo tego, że po prostu byłyśmy bez noclegu, też zmęczone, jakoś to kurwa przetrwałyśmy, nie? Tak, naprawdę. Tak. Położyłyśmy się na podłodze na tym, na dworcu. Tam było dużo dziwnych ludzi, ale wy tam się przytuliłyście z Kasią, poszłyście spać. Zwinięte na krewetki po prostu. Tak, i zdecydowałyśmy, że dobra, wsiadamy w pociąg, jedziemy dalej. I tak człowiek wtedy docenił prysznic, bo jak dostałyśmy się już nad Como, dostałyśmy Boże, się do naszego a te drogie nocnego. Śniadanie, co tam poszłyśmy na 7 rano, co wcale nie było dobre. Przygody było. Tak, ale po prostu, że mogłyśmy sobie usiąść w ciepłym, napić się kawki, to bajka. Dobra, to na koniec powiedz mi, czy są jeszcze jakieś inne książki na temat Albanii, które polecasz i gdzie można Ciebie znaleźć w sieci? Czy czytałaś coś jeszcze poza tym Błoto słodsze niż miód, co warto przeczytać przed wyjazdem?
Muszę pomyśleć. Mam teraz książkę, której jeszcze nie przeczytałam. Jest bardzo cieniutka i nazywa się Albański kochanek. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale ja właśnie jak mam ochotę poczytać coś o Albanii. Więcej jest ogólnie o Bałkanach, o historii Bałkanów, Jugosławii, ale tak stricte o Albanii, to są jeszcze dwie książki albańskiej autorki Orneli Vorpsi chyba, która tam w młodym wieku wyemigrowała i mieszka we Włoszech. To są takie dosyć ciężkie opowiadania, no bo było to słodsze niż miód, też jest ciężkie, ale to jest taki reportaż mega autentyczny. To są rozmowy z ludźmi, które po prostu serio utkwią nam w głowie. A ta Ornella też przedstawia takie bardziej swoje osobiste historie. No ciężka literatura to jest, mhm. Ale też faktycznie można trochę tej historii i bardziej nam pomogą zrozumieć tą Albanię. I jest też jedna książka, ale tak jakoś super jej nie polecam, to jest chyba, jak to było, coś z kierowcą, ale to jest takie bardziej historyczne, a tak to w ogóle też dużo przewodników o Albanii nie ma, dopiero przez to, że od paru lat jest taki boom na Albanię, to Pascal wydał jakiś tam przewodnik i chyba nawet nie pamiętam. No to te właśnie przewodniki. Ty masz dobrą niszę. Trzeba zajrzeć do ciebie na bloga. Jak nazywa się ten blog? kamomil.pl. Zapraszam również też do mnie na fanpage kamomil. No i na Instagram. Super. Zostawię linki do twoich mediów społecznościowych. Ja się nie mogę doczekać e-booka. Bo chcę usmażyć fetę z tym sezamem. Zrobimy ucztę. Może dobra. Dzisiaj też coś zrobimy, nie? No dzisiaj musimy coś zrobić. Chyba będziemy robić cacyki i pitę. No ale na razie nie zjadła, teraz, bo jestem... To możemy zrobić jakieś zakupy i... I coś słodkiego jeszcze zrobimy. Dobra, super. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Fajnie było sobie pogadać. Mam nadzieję, że... No. I w ogóle cieszę się, że pogadam o tej Albanii, bo jest mi mega, mega przykro, że miałam tam jutro jechać, a nie jadę. No ale dobra. Serce mi się kraje, jak sobie o tym pomyślę, bo ja na szczęście nie miałam żadnych biletów i nie czekałam na jakiś wyjazd, a wiem, jak bardzo ty czekałaś, więc... Ale no może jesienią się uda? Mam taką nadzieję. Oby. Albo samochodem pojadę, zobaczymy. Ej, no właśnie, czemu nie? No. Właśnie. No, samochodem. To jest dobry pomysł. Dobra, to dzięki. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że moje rozmowy z przyjaciółkami pozwalają Ci miło spędzić czas, oderwać się trochę od Twoich spraw i spędzić miło czas z nami. Jeśli interesuje Cię kuchnia albańska, jeśli chcesz dostać informacje na temat premiery e-booka Kamili, to koniecznie zapisz się do newslettera Kamili. Link do zapisu znajdziesz w opisie. Jeśli zapiszesz się do newslettera, to Kamila prześle Ci próbkę e-booka, znajdziesz tam przykładowe przepisy, znajdziesz tam spis treści. Jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.